szukanie języka sztuki ze światem nauki to jest niezwykle silny w ogóle wątek teraz właśnie też w dyskursie ekokrytycznym, niezwykle silny. Nie wydaje mi się, żebym ja miał specjalnie wpływ na to poprzez samą moją fotografię. I to, co ja robię, to jest jakimś ziarenkiem piasku po prostu w tej całej sytuacji. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zaprasza Monika Szewczyk-Wittek. Nagranie Studio Plac. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo słuchają naszego podcastu. Witam serdecznie, nazywam się Monika Szewczyk-Wittek i dziś będziemy rozmawiać o zmianach klimatycznych, wątkach fotograficznych, w tym o tym, jak dokumentować przyrodę, jak pokazywać działalność człowieka w kontekście właśnie zmian klimatycznych i przyrody szeroko rozumianej, a moimi gośćmi i gościnią będą Dyba Lach, zwana przeze mnie Kasią. Dzień dobry. Tak. Tak, tak to właśnie jest. To jest przywilej ludzi, z którym się znam bardzo długo. No właśnie, ja jestem taką osobą. Michał Łuczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Mikołaj Nowacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, pierwsze pytanie jest dość proste. Otóż chciałabym Was poprosić o to, żebyście opowiedzieli trochę o tym, w jaki sposób wasza twórczość dotyka tematów związanych z działalnością człowieka w kontekście przyrody. Takie małe, ale dość szerokie wprowadzenie zróbmy, żeby zaznaczyć obszary, które was interesują w tym kontekście, a potem spróbujemy się w to zagłębiać. Kto z Państwa pierwszy miałby ochotę się wypowiedzieć? Jak zwykle cisza, znamy to już. W związku z tym poproszę obecną ze mną, jedyną w studiu obecną ze mną Dybę Lach. To jest właściwie bardzo złożone, ale chyba fajnie może też ten kontekst faktycznie narysować na samym początku, bo ja taką fotografią stricte to nie zajmuję się już właściwie od czasów studiowania fotografii, ale dosyć intensywnie zajmuję się narracją i wykorzystywaniem obrazu i ruchomego i fotograficznego właśnie w tym kontekście, bo w 2020 roku, w roku, w którym została założona Szkoła Ekopoetyki Julii Fiedorczuk i Filipa Springera i ja byłam słuchaczką pierwszej edycji tej szkoły, no to właściwie od tamtej pory te wątki związane z relacją człowieka z pozaludzką przyrodą i oczywiście też opowiadaniem kryzysu klimatycznego, przede wszystkim w literaturze i sztuce, no to są rzeczy, którymi ja się zajmuję właściwie cały czas od tamtej pory. I na bardzo wielu płaszczyznach tak naprawdę ta działalność się objawia i myślę, że jeszcze potem gdzieś będziemy o tym rozmawiać. Natomiast ten wątek wykorzystywania obrazu do tego, żeby opowiadać o kryzysie klimatycznym, jest niezwykle ciekawy, bo fotografia to jest po prostu uważne przyglądanie się światu. A cała ekopoetyka i ekokrytyka polegają właściwie na tym, czy zachęcają do tego, żeby temu światu przyglądać się uważniej niż takiej perspektywy tego przyspieszonego tempa, w którym teraz jesteśmy, tego takiego bardzo kapitalistycznego podejścia, tego fokusie na wartościach tylko materialnych. A fotografia jednak jest trochę takim zwolnieniem, prawda, tą soczewką skupiającą, więc wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawe narzędzie do tego, żeby opowiadać o kryzysie, w którym jesteśmy, no i też o tym nowym świecie, który musimy sobie wyobrazić, jeżeli chcemy z tego kryzysu wyjść. A ja od wspomnianego Filipa Springera wiem, że ty także robiłaś swój projekt w ramach Szkoły Ekopoetyki, który właśnie był związany z fotografią i był bardzo twój, to znaczy on dotyczył twojej przestrzeni, ale właśnie też w rozumieniu też przyrody. Tak, i to jest w ogóle, ja mam nadzieję, że ja go sfinalizuję w pewnym momencie i że on będzie miał swoją publikację gdzieś, w jakiejś formie, bo ja zaczęłam zaprzyjaźniać się z pleśnią w moim domu i zaczęłam ją fotografować. I zaczęłam się do niej zbliżać coraz bardziej, czyli zaczęłam jakby zdobywać takie sprzęty, które faktycznie pomagają się w taki bardzo intensywny sposób zbliżać do tego, no do tych gromad grzybnych. I też mi się wydaje, że fotografia tutaj jest wspaniałym narzędziem do tego, żeby się przyglądać temu, co widać, co my widzimy okiem, a też jakby temu przyglądać się, czego nie widzimy tym gołym okiem. I też to przybliżenie obrazu, właśnie takie kamerki, które zbliżają, czy makro, no to jest wszystko, to jest bardzo w ogóle ekopoetyckie faktycznie. To zaraz będziemy o tym mówić, dlaczego to jest bardzo ekopoetyckie, a teraz poprosiłabym o zakreślenie tego obszaru działań Michała Łuczaka.
No więc ja tak wychodzę z takiego chyba naturalnego założenia, czyli przyglądam się albo raczej reaguję na to, co mnie otacza tutaj bezpośrednio na Górnym Śląsku i to są dwa tematy, czy jakby dwa jakieś takie współczesne problemy, które mnie dotykają bezpośrednio i osobiście, to jest wydobycie węgla kamiennego, które cały czas jest tutaj na Górnym Śląsku prowadzone, a w związku z tym, że mieszkam w Katowicach, jest to jedno z najbardziej zalesionych miast, o czym pewnie niewiele osób wie w Polsce. I ja de facto mieszkam w lesie, to też zacząłem się fotograficznie, bo wcześniej niefotograficznie się interesować lasem. I rozszerzyłem akurat w tym drugim przypadku terytorium i nie tylko robię fotografię związaną z lasem w Katowicach czy Górnym Śląsku, ale też głównie w Bieszczadach, ale zdarzało mi się też już być w Puszczy Augustowskiej, także to jest taki projekt, który trochę wynika z tego, gdzie się dzieje jakiś alarm i ja się tam prędzej czy później też pojawiam z aparatem po prostu. Ale to zainteresowanie twoje lasem wynika też, ja pamiętam z naszej wcześniejszej rozmowy, tym, że ty w lesie w zasadzie się wychowywałeś, prawda? Bo tata cię do lasów prowadził. Tak, tak. No ja właśnie z takiej dzisiejszej perspektywy ekologicznej, powiedzmy, jestem taką osobą, która może budzić kontrowersje, bo ja jestem synem myśliwego i wnukiem myśliwego i całe swoje dzieciństwo spędziłem w lesie na polowaniach. I był to jeszcze jednak, znaczy nie mam tutaj oczywiście ochoty bronić myśliwych, natomiast był to troszkę jednak inny czas niż to, co teraz, bo myśliwstwo stało się sportem ludzi majętnych w Polsce, którzy dosyć szybko tą majętność zdobyli. Wtedy była to jednak jakaś postawa i nie tylko koncentrowali się ci myśliwi na wiadomej kwestii, natomiast no, siłą rzeczy ten las był mi zawsze bardzo bliski, był mi opowiedziany od strony flory i fauny, także mniej więcej jakąś bazę mam, żeby się w tym lesie poruszać. Potem było też harcerstwo przez 10 lat, które też za każdym razem się w tym lesie w wakacje na 3 tygodnie czy 4 tygodnie materializowało już w takiej formie naprawdę 100%. Także no i teraz mieszkam w lesie praktycznie rzecz biorąc, więc to cały czas jest takie moje naturalne środowisko. Ale ja właśnie jako pierwszy w tym ciągu pokoleniowym się wyłamałem i nie mam nic wspólnego z myślistwem już teraz. No i ostatni z naszych gości, Mikołaj Nowacki, jeszcze ciebie poprosiłabym o opowieść o tym, jak ty odnajdujesz się w temacie przyrody. Przyrodę kocham, po pierwsze. To nie jest jakiś temat, który podjąłem fotograficznie, dlatego że on jest modny. Po prostu wręcz przeciwnie. Nawet gdyby był hiper niemodny, to robiłbym to samo. Właściwie głównie fotografuję tematy związane, jeśli chodzi o ochronę środowiska, bo też robię studia miejskie w Czarnobieli. To jest jakby trochę inna moja działalność fotograficzna. Natomiast jeśli chodzi o ochronę środowiska i przyrody, fotografowanie tematów związanych z przyrodą, to głównie mnie interesuje woda. I tutaj podobnie jak Michał wychował się praktycznie w lesie, ja się praktycznie wychowałem nad Odrą i to było miejsce, Odra to było miejsce i przyroda też nadodrzańska, lasy, wały. Ja też interesowałem się ptakami, ornitologią, współpracowałem z Zakładem Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego w liceum, więc bardzo dużo czasu spędzałem właśnie przemierzając długie, długie kilometry z lornetką. A teraz po prostu lornetkę zamieniłem na aparat i bardziej mnie interesuje, jeśli chodzi o fotografię przyrodniczą moją, prawda? To interesuje mnie związek człowieka z przyrodą i pokazywanie różnych związków, poszukiwanie, ponieważ mój związek z tą przyrodą rzeki i samą rzeką jest ogromny,
Więc a temat Odry, fotografowania Odry podjąłem w 2008 roku i robię to do dzisiaj z dłuższymi lub krótszymi przerwami. Więc też poszukuję w fotografii związków ludzi z rzeką. Też oprócz Odry robiłem jakieś takie bardziej krótkoterminowe projekty, do których oczywiście ubóstwem w ogóle, nawiasem mówiąc, ubóstwem długoterminowe projekty takie w ogóle na wiele, wiele lat, więc no, Odra od 2008 roku do dzisiaj. Więc jak podejmuję się jakiegoś tematu, to zawsze z myślą, jeżeli mnie wciągnie oczywiście, bo nawet jeśli mnie wciągnie, to po prostu nie robię. Ale takie rzeczy na przykład jak gdzieś na drugim końcu świata kompletnie. W Nowej Zelandii trafiłem na wyspę Tiritiri Matangi, którą też fotografowałem i to była niesamowicie na przykład dla mnie optymistyczna przygoda, dlatego że zwykle się fotografuje tematy, które są problematyczne. Natomiast tutaj problem został rozwiązany i sfotografowałem to rozwiązanie. Mianowicie Nowozelandczycy mają nieprawdopodobnie, wydaje mi się, że z naszego całego globu ziemskiego najwyższą świadomość ekologiczną, wyższą nawet niż Skandynawowie. I oni po prostu, jeśli chodzi o tą wyspę Tiritiri Matangi, na której było rolnictwo, był wypas bydła w XIX wieku i na początku XX, więc tam przyszli w latach 70. działacze ekologiczni, miłośnicy przyrody, znaleźli nasionka roślin, które tam rosły przed rolnictwem, wyhodowali małe roślinki, posadzili to wszystko i dzisiaj po prostu po 30, 40, co 50 latach od tej akcji ekologicznej wyspa Tiritiri jest porośnięta buszem wyglądającym jak pierwotny. Są wprowadzane endemiczne gatunki ptaków, które tam całkowicie wymarły, więc to było dla mnie no niesamowite zobaczyć, że przyroda również może, że właściwie człowiek to, co zniszczył, może również naprawić. Także no, fotografowałem też Mekong, też na Bałtyku, platformy wiertnicze, więc generalnie szukam w swojej fotografii tematów związanych z wodą, a jeżeli nie jest związany z wodą, to zawsze gdzieś musi się ta woda znaleźć. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Muszę powiedzieć, że myśmy się tu z Kasią, czyli Dymą Lach, uśmiechały bardzo na to, co powiedziałeś. Ja o tej sprawczości też chciałabym porozmawiać. O tym zaraz to pytanie, mam nadzieję, będziemy mogli rozwinąć też, czyli o tym, w jaki sposób opowiadać, żeby nie unikać tematu sprawczości człowieka w kontekście zmian. Ale to za chwilkę. Chciałam was zapytać o to, trochę Mikołaj o tym mówił, dlaczego podjął temat związany z przyrodą. Michał też, Kasia też, ale to, że się podejmuje taki temat, to nie znaczy, że trzeba go opowiadać szerszej publiczności. A wy waszej pracy chcecie opowiadać o tym szerzej. Tak jak i Mikołaj szerzej chce opowiadać o szeroko rozumianym temacie wody oraz relacji człowieka z przyrodą, tak jak i Michał chce opowiadać o tym, co jego dotyka najbardziej. Chciałam zapytać, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego chcecie tę opowieść dać innym w bardzo różny sposób? Ja w pewnym momencie się zorientowałam, że właściwie jedyna sprawczość, jaką mam w ogóle w świecie, poprzez działalność kulturalną na różnych, jakby w różnych aspektach, to jest uwrażliwianie ludzi. I w momencie, kiedy mi to kliknęło wreszcie i poskładały mi się różne nitki, którymi się zajmowałam przez całe życie, no to zorientowałam się, że i zbiegło się to oczywiście w czasie z raportem IPCC, z jakby tym takim biciem na alarm klimatycznym, że no w niezwykły sposób my potrzebujemy, naprawdę desperacko potrzebujemy wyobrazić sobie ten świat na nowo. To jest to, o czym Mikołaj zaczął mówić, czyli ta Nowa Zelandia jest takim niesamowitym przykładem, bo tam wydaje się, że ludzie nie tylko jakby zwracają się w stronę przyrody i próbują ją naprawić, czy próbują odwrócić te procesy, jakby w których my uczestniczymy, ale przede wszystkim mają z nią inną relację, taką wyjściową, taką bazową. I to jest ta kwestia, która jest tak naprawdę najbardziej paląca, nagląca i najbardziej głęboka jednocześnie i przez to najtrudniejsza. Bo jeszcze tylko wejdę w słowo, w całej dyskusji dotyczącej przyrody i ostatnio Odry, której katastrofa miała ogromne znaczenie i ma dla nas wszystkich i będzie miała przez kolejne
wydaje się, dziesięciolecia, było to, i to się pojawiło w dyskursie, żeby przestać traktować przyrodę jako przedmiot. Jako zasób. Jako zasób, zacząć traktować... Jako podmiot. Co w Nowej Zelandii ma miejsce przecież, bo tam jakby podmiotowość w ogóle bytów chyba typu góra, rzeka, drzewo już jest. Została potwierdzona prawnie jakby. Mikołaj, co wydaje się w naszej dzisiejszej rzeczywistości abstrakcją. Tak, no więc dlaczego? Na pytanie dlaczego? No to dlatego, że prawda jest taka, że my jesteśmy częścią tego ekosystemu. Jeżeli my stracimy ten ekosystem, to stracimy też samych siebie, dlatego że nam się wydaje, że my jesteśmy absolutnie oddzielni od przyrody, że jakby jest, no ten, wiadomo, ten podział taki, który funkcjonuje w ogóle w dyskursie naukowym też, czyli kultura, natura, on jest po prostu nieprawdziwy, bo my jesteśmy częścią tego ekosystemu. I te wszystkie takie historie, że ile lat jesteśmy w stanie przeżyć, kiedy wyginą poszczególne gatunki, tak? Pszczoły, ale też różne gatunki, nawet te, których jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, albo nawet są nieodkryte, bo takich gatunków też jest mnóstwo, to jeżeli będziemy zwiększać naszą ingerencję w przyrodę i nie opamiętamy się w tych działaniach, no to stracimy wszystko. Stracimy też nas, stracimy też kulturę i stracimy ten rozwój, do którego tak bardzo wszyscy przemy, no bo po prostu my jesteśmy tego częścią. Oddychamy, jakby musimy się odżywiać i to wszystko jest bardzo od siebie zależne po prostu. Michał, to samo pytanie do ciebie. Dlaczego? No to się, tak jak powiedziałem na początku, gdzieś wzięło z tej obserwacji tego, co jest najbliżej. Ja miałem też taką praktykę wcześniej fotograficzną w Sputnik Fotos, że myśmy jednak zajmowali się krajami na wschód od Polski. I to jeszcze było jakby w takiej tradycji dziennikarskiej gdzieś tam, czy dokumentalnej. Czyli jakby wyjeżdżam ze swojego świata, jadę do innego i pewne rzeczy rzucają mi się od razu w oczy, co dla fotografa czy fotografki może być problematyczną kwestią, ale też miałem takie poczucie często, że bardzo dużo czasu mi zajmowało, żeby coś naprawdę tam zrozumieć, czy przez tą wierzchnią warstwę wizualności się przebić. No a tutaj w związku z tym, że jestem gdzie jestem, no to górnictwo, węgiel, już gdzieś tam dotykałem tego przy innych okazjach. Natomiast wzięło się to stąd, że jakby osobiście też zacząłem doświadczać pewnych konsekwencji świadomie tego, że to wydobycie tutaj jest. I też mi się to ustawiło w taką ciekawą sytuację takiego paradoksu, w którym Górny Śląsk funkcjonuje. No bo jakby nie było, to jest to region, który bardzo szybko się rozwinął właśnie dzięki temu przemysłowi. A z drugiej strony ten przemysł jest czymś, co cały czas degraduje to i środowisko, ale też tą tkankę, którą w ogóle człowiek tworzy. I tutaj po prostu gdzieś tam starałem się znaleźć jakieś metody, ale takie powiedzmy czysto wizualne, które oddałyby te moje spostrzeżenia, których zacząłem doświadczać. I tu też dzieją się takie bardzo ciekawe rzeczy, to też wiem początkowo od mojego ojca, jak wspominałem o tych, mamy naprawdę tutaj piękne lasy w Katowicach i był taki moment w latach 90., kiedy ci wszyscy najwięksi truciciele, jak ich tu nazywaliśmy, zostały zamknięte, tam na przykład Huta w Chorzowie, czy w ogóle dużo zakładów, które bez filtrów ostro dymiły tutaj. I bardzo szybko ta przyroda się odnowiła. Różne płazy się zaczęły pojawiać, których przez dziesiątki lat tutaj nie było. I to też pokazuje, że ta przyroda potrzebuje tak naprawdę odrobiny swobody i zaczyna się to po prostu, tą zmianę dosyć szybko dostrzegać na plus. Ja teraz finalizując ten projekt wydobycie dotyczący węgla, zająłem się takimi dwoma czy trzema rejonami, gdzie stały po prostu kopalnie. I jednym takim rejonem jest tutaj zaraz, patrzę w tamtym kierunku teraz, 200-300 metrów była w XIX wieku kopalnia, nie ma śladu po niej, chociaż jest tam po prostu piękny, mieszany las. Natomiast polecam też kopalnię, dawną kopalnię Andaluzja w Piekarach Śląskich, której już nie ma od
10 lat, a budynków chyba od 8 i tam się naprawdę dzieją, no tam wybuchło po prostu wszystko, nie zielono, przyroda przejmuje ten teren, jestem ciekaw, jak się ta sytuacja będzie rozwijała, więc to są takie rzeczy, przez to, że ta dyskusja o węglu jest tak intensywna, ale też różne społeczne i ekonomiczne i gospodarcze mechanizmy tutaj zachodzą, więc jesteśmy akurat, jeżeli chodzi o historię Górnego Śląska i tego przemysłu, to wydaje mi się w przełomowym momencie, no fotografia lubi przełomowe momenty, więc to jest jakby jedna rzecz, która mi się tutaj mocno rzuca w oczy, a jeżeli chodzi o las, no to się zaczęło tutaj od takiej sytuacji mojej mocnej niezgody jeszcze tam w kwestiach tego prawa Szyszki do wycinania drzew na swoich terenach. Mieliśmy tutaj taką skandaliczną sytuację. No a potem się zaczęły normalne trzebieże pielęgnacyjne. Ja bardzo w ogóle lubię nomenklaturę lasów państwowych, to w jaki sposób określają różne swoje działania. Stąd ten projekt się nazywa Prace Leśne. No i ta trzebież pielęgnacyjna była tak, pielęgnacja jednak trochę się jakoś z estetyką kojarzy, że jak poszedłem z synami na spacer i natrafiliśmy na teren po tej trzebieży, to oni byli załamani, a wtedy mieli, nie wiem, 4 i 6 lat, nie było z mojej strony żadnej indoktrynacji, nie opowiadałem im, sam nie byłem świadomy do końca, co się dzieje, a to były tereny, które dobrze znaliśmy i oni byli smutni po prostu, że ktoś to wszystko zniszczył. No i to był jakby ten początek mojego myślenia o tym, jak pokazać po prostu ten las, czy tą niezgodę też na to, co się dzieje. I ten projekt, podobnie jak wydobycie, on gdzieś tam pączkuje i w zależności od problemu, z jakim się zderzę, no to szukam jakiejś metody wizualnej, żeby to po prostu pokazać. Dziękuję za tę odpowiedź. No i Mikołaj, jeszcze do ciebie to samo pytanie. Dlaczego decydujesz się opowiadać o tym szerszej publiczności? Dlaczego chcesz dotrzeć do zdecydowanie dużych grup odbiorców w swojej opowieści o Odrze, między innymi o Odrze? To nigdy nie było dla mnie łatwe pytanie od samego początku zajmowania się fotografią, dlatego że w ogóle jestem z wykształcenia, jestem prawnikiem, nawet tam zrobiłem studia doktorańskie, skończyłem z prawa i zacząłem się bardzo późno zajmować fotografią, więc tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, dlaczego ja to robię. Jestem bardzo introspektywny i raczej to jest dla mnie pytanie do psychoanalityka, dlaczego tak bardzo kocham fotografię i dlaczego tak bardzo potrzebuję dzielić się tym swoim światem, tymi swoimi miłościami przyrodniczymi. Oczywiście, że na poziomie takim intelektualnym mogę powiedzieć, że dlatego, że też chciałbym, że skoro ja kocham przyrodę, to chciałbym też, żeby inni kochali przyrodę i być może to jest właśnie sposób, że akurat jakoś tam mam taką konstrukcję psychiczną, że wolę w swojej opowieści język wizualny niż język pisany, więc zapewne dlatego. No, tutaj akurat jak Michał opowiadał o tej trzebieży, to przypomina mi się też moja sytuacja z dzieciństwa, gdzie z przyjacielem moim, obecnie też fotografem, chodziliśmy na tak zwaną Wyspę Opatowicką, to jest takie bardzo dzikie miejsce, kiedyś było jeszcze dziksze, mnóstwo zwalonych pni, omszałych, po prostu naprawdę na obrzeżach miasta, wyspa na rzece, która była jak po prostu jakiś naprawdę rezerwat ścisły Puszczy Białowieskiej, albo jeszcze bardziej, bo byłem w rezerwacie ścisłym, to jeszcze bardziej mi się podoba Wyspa Opatowicka. I kiedyś przyszli tam po prostu, to było za komuny jeszcze, przyszli tam pilarze i po prostu wycięli, nie wiem, 2/3 tego lasu, albo co najmniej połowę. I po prostu jak myśmy tam przyszli kiedyś, zobaczyliśmy tą przerzedzoną wyspę, która zawsze była taką knieją, takim dzikim sercem po prostu tej okolicy, w której mieszkam. I nagle zobaczyłem, że jeden koniec wyspy widać z drugiego końca, to po prostu myśmy siedli tam pod drzewami, płakaliśmy. To nas złamało, nawet nie tyle załamało, ile złamało. I być może ten gniew we mnie siedzi, tam też rozpacz,
I być może chcę wywalić to z siebie w postaci obrazów, opowiadać o czymś, ale też o czymś, czyli konkretnie o Odrze na przykład, opowiadać w sposób emocjonalny, bo jestem emocjonalny, więc chcę, żeby moje zdjęcia były właściwie co chcę, po prostu mogę powiedzieć, że chcę, żeby moje zdjęcia były emocjonalne. No po prostu takie się same robią po prostu i pokazywać to jak najszerszej publiczności, żeby chociaż część tych ludzi albo uwrażliwić, tak jak mówiła Dyba, co by było cudowne, uwrażliwić ludzi poprzez fotografię, albo sprawić, żeby na chwilę chociaż poczuli, oglądając któryś z tych obrazów, żeby poczuli to, co ja czułem, że o kurczę, może to jest jakaś wartość w tym, a może właśnie to nie chodzi tylko o przeliczalność na pieniądze, tylko właśnie, że to jest że jesteśmy jakąś częścią tego. No więc wiesz, to dla mnie nie jest to łatwa odpowiedź i stwierdziłem po prostu, że nie zadaję sobie tego pytania, tylko to po prostu robię. A Monika, mogę jeszcze coś dodać? Jasne, przepraszam, bardzo chętnie, zapraszam. Mam poczucie, że nie do końca odpowiedziałem na pytanie właśnie, jeszcze tutaj się zorientowałem odnośnie tego, dlaczego czy jak w ogóle się to pokazuje. I to jest, muszę powiedzieć, problem, z którym cały czas mam do czynienia, zadaję sobie to pytanie. Ja po prostu te zdjęcia robię, bo jestem od robienia zdjęć, można by powiedzieć, a to są rzeczy, które mnie obchodzą, więc to jest dosyć naturalna droga. Natomiast te kanały, którymi to płynie, wydaje mi się, że od tej mojej drogi, powiedzmy z początków, kiedy ona była fotoreporterska czy dziennikarska, cały czas zawęża się jednak grono odbiorców tego, co ja robię. I to jest jakiś taki problem, który mam, i on nie wynika z tego, że chciałbym, jakby chodzi o to, że po prostu robię rzeczy, które moim zdaniem są istotne i zależy mi na tym, żeby te rzeczy były szeroko pokazywane, nie chodzi mi o mnie samego. I tutaj jakby te moje doświadczenia z ostatnich kilku lat, kiedy te rzeczy bardziej zaczęły się pojawiać w galeriach czy w jakichś publikacjach takich, powiedzmy, ze świata fotografii, jednak nie napawają mnie optymizmem i zastanawiam się właśnie nad znalezieniem jakiejś drogi, która byłaby jednak bardziej dziennikarska w tych tematach i na dwóch nogach stać po prostu w tej sytuacji, bo jedną jakby te rzeczy, które ja robię, można pokazać i w taki sposób, w który ja próbuję teraz to robić, czy robię, bardziej galeryjny, czy z tego świata sztuk wizualnych, powiedzmy, ale też można go robić we współpracy z osobami piszącymi i próbować pokazywać te sprawy za pomocą mediów, które są ogólnodostępne. I tutaj cały czas muszę powiedzieć, że mam jakiś rodzaj rozkminki na ten temat, bo chyba nie oszukuję się, że świat sztuki jest jakoś bardzo, mówiąc brzydko, konsumowany przez osoby spoza świata sztuki w Polsce, więc to jest jednak przekonywanie przekonanych i chyba wszystkim nam zależy, żeby to gdzieś się szerzej dystrybuowało, to co robimy. To ja tylko dorzucę do tego, co powiedziałeś, bardzo, bardzo to było trafne, to są dokładnie moje spostrzeżenia i dokładnie moje myśli. I o to też chciałam was zapytać, o tym, jak to robić, to znaczy jak opowiadać o zmianach klimatycznych i jak docierać do osób nieprzekonanych, bo wydaje mi się, że kluczem działań nie powinien, czy też środek ciężkości tych działań nie powinien być skoncentrowany na tym, żeby mówić do nas przekonanych, tylko jak to zrobić, żeby przy pomocy sztuk wizualnych, czy też przy pomocy dziennikarskiej pracy, czy też przy pomocy stricte fotografii docierać do nieprzekonanych. Dyba. Ja chciałam się trochę odnieść do tego, co Michał mówi, bo jednak wszystkie badania wskazują na to, że ludzie, którzy mają świadomość kryzysu klimatycznego, ale mają pewien poziom komfortu życia, oni nie są w ogóle skłonni rezygnować i przesunąć się chociaż trochę w stronę dyskomfortu po to, żeby przyniosło to jakieś skutki długofalowe. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z jednej strony nam się wydaje, że my jesteśmy tacy proekologiczni i przekonani w ogóle, no ale to się nie przekłada na nasze wybory i na nasze życiowe decyzje. Więc ja nie mam wcale takiego poczucia, że jakby kierowanie się w stronę
tych odbiorców, którzy wydawałoby się, że są wykształceni, wydawałoby się, że są w stanie interpretować sztukę i że ta sztuka wizualna, nawet tak trudna wizualnie, jak jakby projekty Michała, te już takie właśnie te dwa ostatnie, które są moim zdaniem w ogóle po prostu takimi modelowymi przykładami, jak można opowiadać. I też są, ja jestem absolutną fanką tych dwóch projektów, więc może mam troszeczkę spaczone patrzenie, ale mi się wydaje, że warto, cały czas warto jakby też tę część publiczności w jakiś sposób bodźcować. To, tak? Bo, i to jest akurat dosyć optymistyczne, to profesor Malinowski nawet mówi, że wystarczy 4% populacji na świecie, żeby wywołać zmianę. Czyli 4% odbiorców wszystkich treści, które powstają na świecie, wystarczą, żeby oni zaczęli podejmować decyzje takie, które wymagają na przykład na politykach, których wybierają, na dostawcach takich naprawdę codziennych produktów, do których chodzą każdego dnia, to jest w stanie wywołać zmianę. 4% ludzi to nie jest dużo. I wydaje mi się, że dlatego szukanie, eksperymentowanie i faktycznie obejmowanie bardzo szerokich pól odbiorców, czy grup odbiorców, to jest coś, na czym warto się koncentrować. Więc ja bym tak nie odpuszczałabym ty... Tak, tak. Mhm. Michał. Michał, Mikołaj, tak, włączcie się proszę. Jak opowiadać? Okej. Okay. Wiecie, przygotowując się do tego naszego podcastu, dzisiejszego, naszej rozmowy, bo zastanawiam się od wielu lat, bo to nie tylko ja się nie zastanawiam, nie tylko wy się zastanawiacie, to nie jest tylko problem lokalny polski tutaj, w jaki sposób docierać opowieścią, narracją fotograficzną, bo czy to jest to reportaż klasyczny, czy to jest fotoesej, czy to są zestawy zdjęć. Mówimy po prostu o jakiejś opowieści fotograficznej, w jaki sposób docierać do szerokich, nazwijmy to, do szerokich mas. No więc pomyślałem, że po prostu w ogóle kocham naukę, to też nawiasem mówiąc, więc pomyślałem, że czemu by nie, myśląc o sztuce, czemu by nie zrobić mariażu sztuki i nauki i nie zapytać socjologów, co oni sądzą, w jaki sposób my mamy docierać do ludzi. I porozmawiałem z moim serdecznym kolegą, z kolegą Civitas, socjologiem, doktorem habilitowanym Markiem Troszyńskim, i dowiedziałem się, że takie badania są już, że to właśnie to nie jest tylko nasz problem, ludzi, którzy są wrażliwi i którzy chcieliby dobra, chcieliby zmiany po prostu w kierunku rozszerzenia świadomości ekologicznej masowej. Ten problem jest poruszany przez agencje reklamowe, więc również są zlecane badania socjologom. Społeczeństwo jest segmentowane na przykład na grupę młodzi, potem grupa profesjonaliści, potem osoby starsze, które nie korzystają z internetu i tam na przykład mniej wychodzą z domu, więc oglądają telewizję, więc w związku z tym reklama po dzienniku i tak dalej. I teraz pomyślałem, że oczywiście, że na to jest potrzebny budżet. Ten budżet tam skąd się musi znaleźć? Oczywiście, że to są pewnie też niemałe pieniądze. Natomiast można by zapytać socjologów, w jaki sposób my, artyści, dziennikarze, opowiadacze historii, w jaki sposób mamy docierać do poszczególnych grup. Na przykład, Monika, ja nie umiem odpowiedzieć. Ja jestem fotografem, jestem dziennikarzem, artystą. Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Ja mogę tylko ze swojej strony robić coś, co kocham, najlepiej jak potrafię. I dalej dzielić się z ludźmi. Co dalej się z tym stanie, ja nie mam pojęcia. Czy to trafi do galerii? Trafia do galerii, okej, super, jestem zadowolony. Przychodzi dużo ludzi, ogląda i coś z tego wynosi. Potem na przykład trafia do prasy. Też przeczytają to jacyś ludzie gdzieś tam, to co Dyba mówisz, że 4% wystarczy. Super by było oczywiście, żeby nasza sztuka trafiała do elit, które mają możliwości decyzyjne, ale również wspaniale by było, ponieważ to jednak wszystko się przekłada na politykę i wybory polityczne, do ludzi
mniej wykształconych do klas pracujących. Tak na przykład, strasznie mi się podoba przykład Wojnowskiego Festiwalu Fotografii. Proszę bardzo, na płotach ludzi w mazurskiej wiosce przyjeżdża do nich sztuka. Jest fotografia po prostu wywieszona na płotach. Myślę, że to jest kapitalny przykład. Więc nie jest to po prostu tylko, nie jest to problem, z którym tylko my się zmagamy. Więc myślę, że warto by po prostu też zapytać socjologów o to. Ja też zastanawiam się, zanim jeszcze Michała włączymy do tej dyskusji, zastanawiam się nad tym, na ile zwrot nie powinien być w stronę lokalnych społeczności, to znaczy na ile my nie powinniśmy, tutaj przywołałeś przykład Wojnowskiego Festiwalu Fotografii, który akurat w tym roku odwiedziłam i jestem z tego bardzo zadowolona, bo rzeczywiście miałam takie poczucie, że jakby jesteśmy w gronie odbiorców, którzy po pierwsze chcą tam być, po drugie do których nigdy byśmy prawdopodobnie nie dotarli poprzez działania w większych czy mniejszych galeriach sztuki. I było to dla mnie bardzo, bardzo dobre doświadczenie, więc zastanawiam się, jak w kontekście, czy w kontekście zmian klimatycznych, czy w kontekście podejmowania tematu przyrody, my właśnie nie powinniśmy zrobić zwrotu do lokalnych społeczności i to tam próbować szukać osób, których postawy można poprzez waszą pracę zmieniać. Michał. To trzymam z tyłu głowy to twoje uzupełnienie pytania. Jeszcze chciałem wrócić do tego pierwszego, bo jak to pokazywać, czy jaką metodę, przynajmniej jakby jak ja się nad tym wszystkim zastanawiałem, jak już, bo często w naszym środowisku się mówi, że są pewne tematy, które trudno sfotografować w sposób, który byłby czymś więcej niż ilustracją. I ja w ogóle jako odbiorca sztuk wizualnych, które bardzo lubię, wolę zdecydowanie takie artystki i artystów, którzy potrafią tak oddziaływać na mnie, że zmienia mi się perspektywa. Czyli że jakby oglądam jakieś dzieło czy fotografię i widzę nie swoim jakby patrzeniem świat. I wtedy zaczynam zadawać sobie pytania i to mnie wytrąca i już jakby to wytrącenie, to nie chodzi o to, żeby tam były odpowiedzi w tych fotografiach, tylko że zostałem wytrącony z kolejnych, w których byłem. I to już jest moim zdaniem bardzo duży sukces artysty czy artystki, który coś prezentuje. I to jest coś, na czym mi zależy osobiście w tym, co ja robię. Czyli ja jakby staram się nie dawać żadnych odpowiedzi. Nawet czas spotykałem się z zarzutami, że jest to za mało radykalne, ale wydaje mi się, że o wiele lepiej jest, kiedy ja coś podam, a ktoś po prostu sam dojdzie do jakichś wniosków i powstaną jakieś pytania, czy właśnie zmieni się ta perspektywa. Z tym dotarciem oczywiście jest trudniej. Ja mam teraz też w związku z tym, bo też trochę chyba wychodzę z takiego założenia, że wszystkie ręce na pokład i wszyscy, których nas to obchodzi, to róbmy to, co robimy najlepiej. Nie, ja potrafię robić zdjęcia, więc je robię, ale znam też bardzo wiele osób, które aktywistycznie się w tych kwestiach na przykład lasów udzielają, czy udzielają to nawet za mało powiedziane, po prostu żyją tym. I wiem, że to, co jest najważniejsze, nawet poza takim aktywnym blokowaniem pewnych sytuacji, to jest to, żeby właśnie jakby nawiązywać relacje z lokalnymi społecznościami. I to się dzieje i na poziomie jakby ekologii w lasach, w Bieszczadach, czy też na poziomie kwestii uchodźczych w Białowieży, gdzie aktywiści, aktywistki też rozmawiają po prostu z lokalną społecznością o tej sytuacji, która jest. I wydaje mi się, że te wszystkie elementy, które się poskładają do kupy, one mogą właśnie przynieść coś dobrego. Trochę mam, powiem szczerze, problem z takim mieszaniem się pojęć w polskiej sztuce wizualnej, gdzie trochę za dużo mamy nagle aktywistów i aktywistek, którzy robią zdjęcia. Aktywizm jest jednak mało seksowną sytuacją, a my jednak zawsze oczekujemy jakiejś informacji zwrotnej, mówiąc ogólnie,
a aktywizm jest czymś bardzo oddolnym, bardzo nie nagradza bardzo często albo bardzo późno osoby, które się w to angażują, więc to jest coś, co jakby nie za bardzo jest dla artystów. Więc wydaje mi się, tu wracam jeszcze raz do tego, żebyśmy się wszyscy jakby chyba zajmowali tym, co robimy najlepiej, tak jak Mikołaj mówił, i ta masa po prostu tych różnych wektorów, które będą oddziaływać na tą sytuację, może spowodować, to jest jakiś taki wishful thinking z mojej strony, że te 4% coś zrobią, bo to też się zgodzę z tym, że politycy czy osoby, które mają wpływy, one nie zastanawiają się nad tym, co by tu zrobić, żeby było dobrze, jak sobie tam powiedzmy palą te cygara i popijają wino, tylko zawsze musi być oddolna presja, czyli tych wyborców, czyli nas, czyli lokalnych społeczności. Przecież gdyby smog nie stał się takim leitmotywem ostatnich paru lat, to przecież nasz rząd w ogóle by się za to nie brał, bo by go to w ogóle nie interesowało. Nie? Jeszcze przecież mówił minister zdrowia, że palenie jest bardziej szkodliwe od smogu, więc zajmijmy się kwestiami palenia papierosów, a nie smogiem. To było na 5 lat temu, czy 4. Więc tak jak tutaj mówicie, te lokalne społeczności są bardzo istotne i praca w nich, gdyby właśnie ta masa krytyczna jak się przekroczy, tak jak w kwestii smogu, no to jest już naturalna presja na decydentów i oni muszą coś zrobić. Więc ja liczę na to tutaj z mojego małego ogródka, że z lasami też się coś zmieni, że to nie spowoduje, że nie będzie gospodarki leśnej żadnej, bo to byłaby też gigantyczna hipokryzja z mojej strony, bo przecież siedzę na meblu i mam parkiet i tak dalej, i tak dalej. I używamy papieru wszyscy tutaj, my jak siedzimy i rozmawiamy. Drukujemy książki, które są strasznie nieekologiczne. Tak, tak. Więc chodzi po prostu o to, że zmieniła się sytuacja, więc trzeba znowu siąść i przedefiniować, co to jest gospodarka leśna. Czy warto po prostu wytargiwać za ciężkie pieniądze te stuletnie buki w Bieszczadach, co nie przynosi żadnego zysku tym nadleśnictwom? Czy po prostu zostawić te Bieszczady w świętym spokoju, a mieć te plantacje powiedzmy w rzędach ustawionych drzew właśnie z myślą o gospodarce i trochę to po prostu porozdzielać? Więc no, wydaje mi się, że tutaj musi nastąpić jakaś masa krytyczna, żeby ta debata się w ogóle odbyła. I to, co ja robię, to jest jakimś ziarenkiem piasku po prostu w tej całej sytuacji. Dba, dorzucisz coś? Ja mam taką jeszcze jedną myśl, że zastanawiamy się, jak opowiadać, i bardzo często można wpaść w taką pułapkę, że żeby opowiadać o kryzysie klimatycznym, to trzeba opowiadać o nim samym. A tak naprawdę, jeżeli zrobimy sobie krok do tyłu i popatrzymy na szerszy kontekst, to tak naprawdę my jako twórcy, no inaczej, jako ludzie pełniący w jakimś stopniu funkcję kulturotwórczą, jesteśmy w stanie zrobić coś więcej. I tutaj wracam jakby do tego, co powiedziałam na początku, czyli do tego, żeby pomóc ludziom wyobrazić sobie inny świat. Nie tylko świat, w którym trzeba segregować plastik i w którym trzeba redukować zużycie papieru, tak? Bo to są decyzje społeczno-gospodarcze, natomiast cały obszar kultury mógłby przysłużyć się do tego, żeby nie tylko opowiedzieć o tym, że jest teraz źle, tylko zacząć trochę inaczej właśnie temu światu się przyglądać. O jakich działaniach myślisz konkretnie? Myślę sobie o tym, że jakby cały w ogóle nurt ten ekokrytyczny czy ekopoetycki namawia nas do tego, żeby właśnie próbować przedefiniować naszą relację ze światem pozaludzkim. Czyli na przykład zmienić perspektywę, zmienić optykę, zacząć przyglądać się rzeczom, które są nieoczywiste. Druga rzecz to jest zmiana temporalności, czyli nie myślimy tylko o tu i teraz, tylko postrzegamy rzeczywistość w innych skalach. I to na przykład Mikołaj też wspomniał o tym, że jeżeli fotografuję długoterminowo, to my w długich terminach jesteśmy w stanie zaobserwować więcej, bo po prostu pewnych rzeczy nie widać od razu. To Filip Springer właśnie bardzo lubi ten, nawet wcześniej o tym z nim rozmawiałam, ten wątek, że kryzys klimatyczny to jest hiperobiekt. My nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, to nas nie dotyka z każdej strony. To nas dotyka w taki bardzo, to są punktowy takie cienkie, tak, niteczki. Natomiast sztuka
i w ogóle sztuki wizualne. Oczywiście fotografia reporterska, dokumentalna, która opowiada o tych sprawach społecznych, o tym, że ekologia nie jest oderwana od spraw społecznych, no bo na przykład projekty Michała, te dwa ostatnie, wychodzą w ogóle od spraw społecznych i okazuje się, że właściwie to jest kryzys klimatyczny, a ludzie często też wydaje mi się, że a dobra, ci ekologowie, to oni mówią o tam jakichś roślinkach, jakichś drzewkach, nie, to się okazuje, że nie, że jakby to afektuje nas, znaczy to bardzo infekuje naszą rzeczywistość też. Więc ta inna temporalność, tak, jest na przykład taką optyką, która też pozwala zobaczyć trochę inne rzeczy. No i to, co właśnie też, czym fotografia się zajmuje, czyli myślenie w inny niż tylko taki logiczny, rozumowy sposób. Czyli jednak emocje, tak, emocje, duchowość, jakiś rodzaj rezygnacji właśnie z takiego czysto logicznego, opłacalnego myślenia o świecie. Więc jakby tutaj jest gigantyczne pole do tego, żeby pokazywać ludziom inne możliwości po prostu, inne możliwości ich funkcjonowania w świecie, ale też przyglądanie się właśnie z innych perspektyw temu, co jest i temu, co może być. Ja was chciałam też zapytać o to, na ile poprzez szeroko rozumianą sztukę, w tym oczywiście fotografię, możemy budować pewne społeczności, które są skoncentrowane wokół jakiegoś problemu. Na ile możemy budować taką grupę, która działa i macie takie poczucie, że wokół tych tematów, które podejmujecie, powstaje jakaś społeczność? Czy to jest w ogóle możliwe? Panowie? Okej. To... Tak, myślę, że to jest możliwe, ale to jest też kwestia, myślę, że trochę poza sztuką. To jest pytanie o jakąś charyzmę osobistą. Może ja przytoczę przykład ze sztuki, dziennikarstwa, ale spoza kwestii ochrony środowiska, ochrony przyrody. Stephanie Sinclair zrobiła taki materiał, który być może znacie, Too Young to Wed, czyli zbyt młody tam na ślub. I podróżowała po różnych krajach, gdzie są poślubiane dziewczynki, które mają tam, nie wiem, 12, 13, 14 lat. Robiła zdjęcia, Afganistan, gdzieś Jemen, tamte okolice. Robiła zdjęcia tych starszych facetów z tymi dziećmi po prostu. I to nieprawdopodobnie wyrezonowało na Zachodzie. To było jako, nie pamiętam już w którym roku, bo tam byłem parę razy, ale w Perpignan jako w ogóle główny przewodni motyw ten materiał. To skupiło olbrzymią ilość ludzi. Też przez to właśnie, że ten temat jest taki cholernie emocjonalny, że tak dla nas tak oczywisty, a gdzie my mamy taki sprzeciw właściwie masową, prawda? Natomiast gdzieś są rejony świata, gdzie po prostu młode dziewczynki są, poślubiają starszych facetów, i co jest oczywiście straszne. Natomiast jak to zrobić? Więc ten projekt wyrezonował, skupił olbrzymie ilości ludzi, jest pokazywany na całym świecie, spowodował też jakieś dyskusje parlamentarne w wielu krajach. To można powiedzieć, że Stephanie rozbiła bank tym projektem. Wracam do tego, kurczę, jednak, co powiedziałem i co Michał też powiedział wcześniej, że mówię za siebie, że powinienem robić to, co umiem najlepiej i starać się, żeby to gdzieś pokazać. A czy to potem zyska drugie życie, czy gdzieś ludzie będą o tym mówili? Wydaje mi się, że mam na to nikły wpływ. Może gdybym miał jakieś, nie wiem, fantastyczne zdolności marketingowe, ogłaszał się, nie wiem, był mistrzem na przykład, nie wiem, Instagrama, publikował 3 razy dziennie coś. Być może to by się rozrosło, jakaś ta społeczność by się zgromadziła. Mam oczywiście jakąś tam grupę miłośników mojej fotografii. Jest to bardzo przyjemne, rzecz jasna. Każdy z nas, każdy fotograf, fotografka, każdy to wie, prawda? Ale nie wydaje mi się, żebym ja miał specjalnie wpływ na to,
jak tworzy się jakaś taka społeczność po prostu poprzez samą moją fotografię. Myślę, że to są już działania jakby marketingowe, pozafotograficzne. Michał? Ja w ogóle jakoś jestem pesymistyczny w tym swoim oddziaływaniu na cokolwiek. Znam oczywiście przykłady z historii fotografii czy z fotoreportażu, gdzie jakieś jedno zdjęcie zmieniło postrzeganie danego tematu, czy problemu, czy wydarzenia przez społeczeństwo. Także też nie można mówić, że absolutnie po prostu działamy w próżni i to się nie przekłada, bo to byłoby też przegięcie w drugą stronę. Natomiast, no słuchajcie, no my też rozmawiamy w podcaście, który będzie też prezentowany jakby w naszej bańce. Rozmawiamy o medium... Uwaga, wcale nie tak do końca. No nie do końca, ale jednak, bo cały czas jakby wiecie, jakby to co mnie zastanawia, jak, no bo na przykład tu Mikołaj mówi o tej serii portretów, bardzo dobrze ją pamiętam, ale dam sobie rękę uciąć, że moi znajomi spoza świata fotografii nie kojarzą w ogóle tego problemu ani tych zdjęć. I to, że to jakby w Perpignan było gdzieś tam wiodącym tematem, no to znowu jest jakby to, że my jakby widzimy trochę inaczej fotografię niż osoby nią nie zajmujące się. I mnie po prostu martwi to, że my cyrkulujemy po prostu cały czas w tym samym obiegu. I może w Polsce jest to jeszcze o tyle bardziej dotkliwe z naszego punktu widzenia, że nie mamy tak wielu odbiorców spoza, jak to się dzieje na przykład w zachodniej Europie, czy w USA, czy w Kanadzie, bo jednak jest większa frekwencja po prostu i wydaje mi się, że ona wykracza poza osoby robiące zdjęcia, czy pasjonujące się po prostu fotografią. Czyli, poczekaj Michał, to ja tylko wrzucę. Czyli rozumiem, że jest tak, że twoim zdaniem tej społeczności jakby poza światem szeroko rozumianej sztuki nie da się zbudować. Czy właściwie jest to niemożliwe, ponieważ jest problem z dotarciem do tej szerszej grupy. To chcesz powiedzieć? Wydaje mi się, że to bardziej mówię o Polsce teraz, dlatego że my nie mamy edukacji wizualnej specjalnie. To doświadczam tego na co dzień, bo mam dzieci w szkole podstawowej. Chociaż nauczycielki robią co mogą i tutaj szapoba, przynajmniej te, które znam. Natomiast no to się potem przekłada po prostu na to, że to nie jest jakby interesująca sytuacja. Natomiast no, tu moglibyśmy mówić o różnych sytuacjach, nie? Na przykład telewizja publiczna ma swoją misję, nie? Jak zapisaną, nie wiem czy w konstytucji, ale w jakichś ustawach na pewno. I jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to w tych wszystkich serialach, które były masowo oglądane, ten temat był poruszany. Właśnie po to, dlatego że ma telewizja misję i się szeroko dyskutowało o tym i za pomocą jakby prostej rozrywki pewne tematy były przemycane do szerszego odbiorcy i ta świadomość się zwiększała. I tutaj brakuje tego. Ja ostatnio się śmiałem, piękną sytuację przyuważyłem. Nie mam telewizora, ale po prostu zobaczyłem całkiem nowy odcinek Ojca Mateusza. Hmm. Taki właśnie z tego sezonu. I tam jest taka piękna... No właśnie, dawaj jeszcze. Tak, tam jest taka piękna scena, kiedy ta Kinga Price, nie pamiętam jak się ta bohaterka nazywa, taką tyradę na początku odcinka odnośnie wycinki lasów prowadzi. I taką właśnie, pod którą ja bym się podpisał w 100%. I sobie pomyślałem, że tutaj TVP zostało nieźle strollowane przez twórców serialu, bo ona wypowiada wszystkie te postulaty i te moje obawy, pod którymi, tak jak mówiłem, bym się w 100% podpisał, a ksiądz Mateusz tylko jakby przytakuje, zgadzając się z nią. I, to znaczy, że po prostu może jakąś dywersję trzeba wprowadzić z tych działań. Wysłałem to też znajomej aktywistce, która działa w Puszczy Białowieskiej i bardzo żeśmy się... Zrobiło to nasz dzień po prostu. Także dywersja. Innymi jakiś rodzaj dywersji na pewno i to akurat bardzo doceniam i po twórców serialu i tych, którzy napisali ten odcinek konkretny. No natomiast jakby cały czas ja na przykład dużo rozmawiam z osobami spoza świata sztuki. Mam też kuzyna rolnika, który ma duże gospodarstwo w Wielkopolsce. No i on na przykład widzi, że jest tej wody coraz mniej.
No i sobie gadamy, dlaczego jest tej wody coraz mniej. Bez jakby tutaj stawiania się wyżej czy jakiegoś tłumaczenia, tylko sam nie jestem specjalistą od wody, ale jakby jest problem. On go widzi. Kompletnie jest nie z mojej bańki, ale mamy wspólny temat, bo mnie to też interesuje i do jakichś wniosków możemy dojść, ja się też czegoś od niego dowiaduję. Także no, dużo jest tych rzeczy, to co Dyba też powiedziała, że nie jesteśmy wcale skłonni zrezygnować z czegokolwiek. I to mnie też jakby martwi, bo system w ogóle, to trochę teraz zabrzmi jakoś chyba dziwnie, ale system, w którym funkcjonujemy, on nam cały czas każe mieć więcej. W ogóle nie ma takiego, to się nie przebija, żeby mieć mniej, bo to i tak nam wystarczy, nie? My wszyscy chcemy więcej. W Nowej Zelandii się przebija, wracamy do Nowej Zelandii. A, no to super, to akurat tam nie znam w ogóle tej historii, ale to też się po prostu cały czas jeszcze w tym temacie nie jesteśmy, cały czas PKB ma rosnąć i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to też jest coś, nad czym się trzeba by zastanowić i jakaś presja oddolna też pewnie prędzej czy później nastąpi, żeby się coś przedefiniowało, chociaż no właśnie żyjemy w tak zwanych ciekawych czasach, więc niekoniecznie musi to być po prostu przegadane, tylko mogą to być różne rozwiązania siłowe, więc no tu też nie jestem jakimś wielkim optymistą, ale na ten mój brak optymizmu właśnie pomaga mi to, że robię cokolwiek tak zwane, to co umiem i może to kogoś zainteresuje, może ja nie. Ja mogłabym się absolutnie nie zgodzić. Proszę. Znaczy ja chciałabym się z panami nie zgodzić, dlatego że ja uważam, że wy po prostu umniejszacie swoją pracę i jakby ja totalnie rozumiem, że my funkcjonujemy w bańkach. Jakby to pojęcie bańek istnieje, będzie istniało, myślę, jeszcze jakiś czas. Natomiast to jest nieprawda, że fotografia nie wychodzi poza bańkę. I to jest nieprawda, że działania twórcze nie mają oddziaływania w innych przestrzeniach. To jest po prostu nieprawda. Tak sobie myślę, że nawet ten przykład wykorzystywania młodych dziewczynek przez starszych mężczyzn, bo one są traktowane jako zasób, jako wartość i jako przedmiot. To też jest kwestia, która zmienia optykę. I to wcale nie jest wyłączone od ochrony środowiska, czy od generalnie szerszego pojęcia, jakim jest kryzys planetarny. Bo my po prostu wykorzystujemy innych ludzi tak samo, jak wykorzystujemy zasoby Ziemi. Wszystko traktujemy jako zasób, tak? I właśnie cały czas chcemy więcej. Natomiast wydaje mi się, że to jest nieprawda, że to nie wychodzi, tylko są dwie rzeczy do zrobienia. I to jest totalnie do zrobienia i to jest robota nasza właśnie. Czyli po pierwsze szukanie innego języka, bo faktycznie coraz częściej zderzamy się z tym, że nasze ramy gatunków, one nie wystarczają. Czyli jakby ten ścisły podział na fiction, non-fiction, dokument, reportaż, esej, to wszystko się gdzieś zaczęło zacierać, dlatego że ludzie dorwali się do social mediów i generalnie wszystko się wymieszało, więc my musimy spróbować znaleźć nowy rodzaj opowieści, czy nowy rodzaj języka, żeby do ludzi trafiać faktycznie, niezależnie od tego, czy to ma być na masową skalę, czy na niewielką. Jak rozumiem, wciąż chodzi o to, żeby pobudzić emocje. I po to ten język jest nam potrzebny. Tak. A druga rzecz jest taka, i to faktycznie też jest moim zdaniem do zrobienia, i tutaj mega to kuleje, czyli, że my się sami nie zderzamy między na przykład branżami kreatywnymi. Czy ten temat, który też Mikołaj trochę zainicjował, szukanie nauki, prawda? Dokładnie, szukanie języka sztuki ze światem nauki, to jest niezwykle silny w ogóle wątek teraz właśnie też w dyskursie ekokrytycznym, niezwykle silny. Czyli co zrobić, żeby jakby wymienić się narzędziami, żebyśmy my korzystali z tego, co nauka wypracowała, a nauka, żeby korzystała z tego języka na przykład wizualnego, bo przecież mnóstwo jest wspaniałych projektów, które przenoszą dane na język wizualny. I to są naprawdę niezwykle, nie, czy na język literacki, to są niezwykłe projekty. Ale to musi też wyjść od nas, bo żebyśmy my się zderzyli z innymi ludźmi, którzy też mogą zajmować się twórczością, no to musimy wyjść ze swojej bańki, ze strefy komfortu, czyli jakby ta inicjacja takiego procesu, chociażby właśnie w środowiskach twórczych, ona powinna wyjść od nas po prostu. Panowie, jak z tą niezgodą? No tu jeszcze dodałbym jakby takie kanały dystrybucji tego nowego, bo to też jest, bo to, że ja jakby spotkam się, czy tam robię czasami coś w porozumieniu z kimś,
To jest jedna rzecz i to jest dobre. I tak było też kiedyś przecież na wyprawy różne, pomijając całą tą kolonialną sytuację, ale poza naukowcami i pod kowbojami różnej maści artyści szli również, bo ktoś to rysował, ktoś to opracowywał wizualnie, więc ta współpraca była większa na pewno niż teraz. Natomiast też się zastanawiam właśnie cały czas, jakimi kanałami dystrybucji to powinno się odbywać i to jest też jakby ciekawa kwestia do zastanowienia się, bo oczywiście książka, na przykład książka, mówię takiej książce literackiej teraz, ona niby mało czytamy, ale jednak ktoś tam czyta te książki w Polsce, bo tych wydawnictw trochę jest i te książki się sprzedają. Mimo tego, że tak stara, to jednak jest jakimś dobrą platformą do tego, żeby coś opowiadać i pokazywać. Więc jakby ja teraz sobie po prostu głośno myślę, bo też nie mam jakiejś metody na to. Internet też jest jedną wielką magmą i różne etapy już przechodziliśmy ze storytellingiem takim multimedialnym, innymi tego rodzaju odpryskami. To też nie do końca się chyba posprawdzało wszystko, bo tego jest troszkę mniej teraz. Więc ja mam cały czas takie poczucie, że tu nawet, Monika, bo ty mówiłaś o emocjach, nie do końca wydaje mi się, że o emocje powinno chodzić, bo z emocją jest tak, że ona, no że rano się budzimy i ona już jest taka trochę mniejsza, a na następny dzień to już w ogóle, bo wszyscy próbują na nas, nawet jak masz kupić proszek do prania, to też emocje próbują w nas jakąś w związku z tym stworzyć. A mi cały czas chodzi o to, żeby nas wytrącić, i to nie mówię w taki agresywny sposób, ale wytrącić z tej kolejny, w której ja jako ja jestem, że przez to, co zobaczę, czy przeczytam, czy żeby to było bardziej doświadczenie, a nie emocja. Czy zdanie sobie sprawy z czegoś, że patrzyłem może nie tak szeroko, jak należy, albo nie z tej strony, z której należy na pewną kwestię, bo patrzyłem tylko ze swojej, a na przykład nie ze strony społeczności, nie? Czy lokalnej społeczności, bo zwróćcie uwagę, że też wszystko się właśnie opiera na jakby pewnych interesach, jakbyśmy nawet w lokalnych społecznościach, nie? Że ktoś ma wysypisko albo ktoś chce otworzyć fermę drobiu, wiadomo, jak się nieprzyjemnie mieszka koło takiej fermy, no i nagle się ściera jeden człowiek z pieniędzmi i wpływami i 20 rodzin, które tych pieniędzy i wpływów nie mają, no i kto wygra taką potyczkę, nie? Także to doświadczenie i wytrącenie z tej kolejny, w której tkwimy, wydaje mi się fundamentalne w tym, co jakby w ogóle w sztuce czy w literaturze, i to zawsze tak było. I z tego mechanizmu akurat myślę, powinniśmy tutaj czerpać garściami. Super, dzięki za ten trop, bardzo ważny też. Mikołaj, chciałbyś coś do... Okej, tak, jakieś przemyślenia swoje, owszem, więc tak, debat, absolutnie tu się zgadzam z tobą, to nie jest kwestia jakiegoś, wiesz, deprecjonowania samego siebie, czy tego, co robię, tylko raczej, bo absolutnie wiem o tym i to jest dla mnie oczywiste, że sztuka wykracza poza bańkę ludzi sztuki, wiadomo. Natomiast i oczywiście, że ma wpływ na kształtowanie świadomości społecznej. To wojna w Wietnamie, fotografia to jest klasyczny przykład, prawda? Ale nie tylko. Mianowicie ja jestem po prostu trochę sfrustrowany, to tak, jesteśmy w Polsce, więc musimy trochę ponarzekać, może ja zacznę. No więc w każdym razie jestem troszkę sfrustrowany, że tak powiem, wykształceniem wizualnym nas, Polaków. No oczywiście, ale to też nie mówię, tak jak Michał, też nie mówię tego w jakiejś formie agresywnej, tylko trochę z takim bólem, że taki los nas spotkał. 40 parę lat mieliśmy komunę, nie można było rozwijać języka dziennikarstwa fotograficznego. Ja się akurat wywodzę z takiego klasycznego fotoreportażu. Pracowałem w gazetach, więc tam zaczynałem i oczywiście to się tam pozmieniało wszystko. Natomiast jako społeczeństwo przez 40 parę lat komuny byliśmy odgradzani od prawdy,
po prostu. A również od prawdy fotograficznej, którą pokazywała fotografia. W związku z tym fotografia była niebezpieczna. Nie można było, prawda, pójść z aparatem, tak jak dzisiaj fotografujemy na przykład strajk kobiet i fotografować sobie gliniarzy wykręcających ręce dziewczynom, prawda? Po prostu dostawało się pałę w łeb, było się trzymanym 3 lata w więzieniach, więc fotografia była tłamszona. I my jako społeczeństwo mamy naprawdę, bo jeżdżę trochę i po świecie, i po Europie Zachodniej. Oglądam zawsze, jak jestem gdzieś, czy na lotnisku, czy w jakimś kraju zachodnim, biorę do ręki gazety, czy też magazyny dla szerokiej publiczności. Nie tylko jakieś specjalistyczne, branżowe, ale właśnie dla szerokiej publiczności. To po pierwsze z brzegu Niemcy, magazyn Stern. Magazyn, który stoi na półkach w kiosku, jest tygodnikiem, który publikuje po prostu kapitalne eseje fotograficzne i czarno-białe, i kolorowe, i z takiego języka wizualnego, i z siakiego. U nas na przykład tego w ogóle nie ma. Tam przez chwilę, jak zdobyliśmy demokrację w 89, potem to się trochę, prasa się rozwinęła, Wyborcza zaczęła publikować fajne materiały w dużym formacie, Newsweek zaczął publikować długie fotoreportaże, to teraz gdzieś zdechło po prostu. Fotoreportaż, to znaczy, mówię szeroko pojęty, nie w tym takim bardzo wąskim, klasycznym rozumieniu, ale też po prostu jako eseje fotograficzne, czy cykle zdjęć. Gdzie to można zobaczyć w ogóle? I to trochę tego, to mnie boli też właśnie w Polsce, że na przykład, dobra, jeszcze jeden przykład. 2 tygodnie temu byłem na wernisażu w Hanowerze. Tam największa galeria GAF, związana z taką bardzo renomowaną szkołą hanowerskiej fotografii w Hanowerze, pokazała 5 projektów związanych z rzekami. Miałem zaszczyt być zaproszonym do tego projektu, więc też tam mam ścianę ze zdjęciami. Słuchajcie, u nas na takie wydarzenia przychodzi kilkadziesiąt osób. Tam przez tydzień, mówimy o Hanowerze, nie o Berlinie. To oczywiście jest duże miasto, ale nie jest to jakieś, nie wiadomo, stolica Europy. Tam przyszło przez pierwszy tydzień, mam to informację od organizatora, przez pierwszy tydzień wystawy, wystawa jest, przypominam, o rzekach, przyszło 1200 osób. Więc dla mnie pytaniem jest, jak spowodować, żeby ludzie zaczęli postrzegać fotografię jako coś więcej niż piękny zachód słońca na pocztówce, tylko żeby zaczęli rozumieć ten język, którym my się porozmawiamy, bo każdy z nas, aha, i tutaj jeszcze nawiążę, jeszcze raz Dywa, do ciebie, bo tu nie do końca się zgodzę z tym, że musimy szukać nowych języków fotografii, bo ja mówię jakimś językiem fotografii, ja go nie zamierzam zmieniać po prostu. Ja chcę tym językiem opowiedzieć najbardziej prawdziwą historię, najbardziej emocjonalną historię i najbardziej poruszającą historię, jaką mogę. No jak nie mogę, to po prostu tego nie zrobię, ale zrobić to wszystko, żeby też zaspokoić samego siebie w tym. Też na tym, prawda, sztuka polega, że to wynika z jakiejś naszej potrzeby tworzenia, żeby też nam samym dostarczyć przyjemności, ale też potem tym naszym odbiorcom przez to. Więc raczej bym też myślał, w jaki sposób przybliżać ten nasz osobisty, bo ty masz chyba swój język, Michał masz swój, Monika masz swój, ja mam swój język fotografii, ja nie chcę fotografować inaczej. I tylko chodzi o to, jak ludzi, nas po prostu, polskie społeczeństwo, jak edukować w fotografii, żeby ludzie zaczęli rozumieć to, co do nich dociera po prostu, bo często te obrazy, nasze obrazy fotograficzne są może po prostu zbyt skomplikowane dla szerokiego odbiorcy i nie chodzi o to, żeby ten obraz upraszczać, ale chodzi może raczej o to, żeby to po prostu społeczeństwo edukować. No, to wchodząc w temat edukacji, tak, że będziemy go poruszać w kolejnych odcinkach podcastu,
Fotopolis, ja chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest temat rzeka i mam nadzieję, że powstaną a propos rzek i że powstaną kolejne odsłony tych rozmów. Zresztą właściwie przy każdej rozmowie, którą rozpoczynam tutaj w studiu, okazuje się, że potrzebna jest jeszcze druga, trzecia, czwarta i piąta odsłona. Ja życzę nam wszystkim tego, żeby, wracając do początku naszej rozmowy, żebyśmy się zajmowali tym, co jest blisko nas i żebyśmy po prostu działali na tyle, na ile możemy, żebyśmy robili to, co potrafimy najlepiej w tym temacie, zmian klimatycznych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w temacie ochrony przyrody. Jest takie stare powiedzenie organizacji pozarządowych, myśl globalnie, działaj lokalnie, ja je kocham i mam nadzieję, że może jakoś ono może podsumować tę część rozmowy, w której udział wzięli Dybalach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mikołaj Nowacki. Nowacki, dziękuję bardzo. Nowacki, nie wiem, coś mi się po prostu stało na koniec naszej rozmowy. Bardzo przepraszam. I Michał Łuczak. I zaraz z Michała zrobię Krzysia. Michał Łuczak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był podcast Fotopolis. Wszystkie odcinki znajdziesz na fotopolis.pl.